Witam w 7 odcinku z Dark Souls 3 Ashes of Ariandel, a ja właśnie zbadałem sobie na necie, gdzie jest jeszcze jedna lokacja. Okazuje się, że jest jeszcze jedna, dodatkowa, również po korzeniach w dół i również tak jakby coś jakby pod mostem, tylko że jednak w innym miejscu. Tę lokację już widzieliśmy, ale nie widzieliśmy do niej wejścia. I problem jest taki, że ja przegapiłem jednego tutaj iluzory Walla, co zresztą podejrzewałem, bo tak właśnie jak oglądałem kiedyś, to mi się zdawało, że są dwa. I teraz problemem będzie to, żeby tutaj się przebić chyba na dół, jeśli dobrze myślę. O, tego sobie zdejmiemy może. Kojarzę, że to było na dole. Taka niby oczywista ściana, na której coś jest. No, ja tam za bardzo tego za oczywiste nie uznaję, ale... Czy ta mucha spadnie? Nie. No trudno, będziemy musieli sobie popolować na te muchy trochę. Mam nadzieję, że to się dobrze skończy. Także będziemy musieli połazić po prostu po ścianach. To sobie nawet chyba aktywuję w sumie pochodnie. Chociaż chyba mi się nie. Na pochodni mi nie starczy obciążenia. Więc no, bez pochodni. Wiem, że to jest po prostu przy ścianie, gdzieś tutaj. Znaczy, no nie tutaj, tylko w tym głównym pomieszczeniu. Także no, mam nadzieję, że ją znajdę. I jeśli ją znajdę, to będziemy się przebijali do jeszcze jednej lokacji. Tak, ja chciałem dwie jeszcze takie lokacje przed głównym bossem zrobić najpierw, natomiast na koniec zrobimy sobie ostatniego bossa, bo przypuszczam, że to będę musiał trochę potestować buildy, tam przypuszczanie poza odcinkiem. Może to trochę potrwać, więc zostawię sobie to na koniec. I chyba właśnie teraz dostałem te robaki. Tak właśnie się stało. Panikuję teraz bardzo, próbuję zrobić pochodnie. Jest. Jakieś te guziki teraz pomieszały. I teraz mamy tutaj muchę. Strasznie mnie bije. No i teraz dochodzimy do... Teraz to jest tutaj? Chyba nie. No niestety muszę znowu na okrętkę zabić wszystkie muchy. Dopiero wtedy możemy szukać tej lokacji. Niestety chyba inaczej tego nie zrobię. No, pewnie będzie na ostatniej ścianie. To jest to. To jest tutaj. Dobra, mamy to. Ok. Nie to chciałem. Już tak czuję, że mi się tutaj skończą chyba zaraz. Ojejku. Dam może tą włócznię, spróbujemy jeszcze. Nie dało rady. Dobra, poszła. I tu jest właśnie ten iluzoryk. Także ja sobie szybko tutaj... Tak, wiem, że za mną coś skrzeczy, ale to jednak nie jest to, co myślę. Także tutaj będzie można chyba już dobiegać. Jeżeli już rozwaliliśmy iluzory Walla, to raczej będzie można dobiec. Tak, to działa. O, tytanie, ja jestem w stanie teraz bez problemu farmić, wystarczy dwa mopki zabiję. Ale fajnie, że dali. I teraz... Odnośnie tego migotliwego tytanitu, to ja po prostu go kupuję. Także ja farmię sobie mopki tam na szczycie arcysmoków, to tam pokazuję w innej serii. Właśnie jak się farmi. Jeżeli już mamy po prostu możliwość farmienia dusz, to potem resztę można kupić. Teraz wydaje mi się, że tutaj trzeba spaść. Ja się jeszcze bym mógł wyposażyć ewentualnie w pierścień kota, chociaż chyba sobie dam spokój. Ja chyba się po prostu... może tarczę bym sobie wziął, tą taką na regenerację życia. I z tą tarczą byśmy poszli. Ja tu przypuszczalnie zginę, więc spróbuję podobiegać kilka razy i to zrobić. Przypuszczalnie, że tak samo będzie w tej drugiej lokacji, gdzie trzeba też spadać po tych korzeniach. Niestety to są takie elementy gry, których ja nie lubię. Nie jestem też w nich dobry. Spróbuję to jakoś wam tutaj pokazać, może jak mi się to za którymś razem uda, to będziecie sobie mogli według filmu to skopiować po prostu. Chyba to tak trzeba skakać, że po prostu zawsze o jedno. I zawsze niżej. I niestety kamera nas może zabić, grawitacja nas może zabić. Tutaj też jest pewien problem, tu się można ześlizgnąć oczywiście. Nie wiem, czy ja dobrze idę. Może ja się powinienem ześliznąć. Spróbujmy się ześliznąć.
Nie wiem, czy to dobrze się skończy. O, udało się. Dobra. Teraz tutaj trzeba... Czy to jest coś ważnego? Nie, już myślałem, że tam jest skarb na samej górze. W ogóle, o ile mi się wydaje, to druga lokacja jest pod tą. Tylko do niej się chyba nie da tędy dojść. Znaczy, w ogóle nie widzę jak, chyba żeby tam była jakaś ta drabina czy coś. Można kopnąć drabiny może, albo coś takiego, ale chyba nie. No tutaj będzie nas to kosztowało... Zaraz. Będzie nas to kosztowało podka. Ale cieszy mnie to, że tu można w 5 minut dobiec. Znaczy pewnie szybciej. No jak akurat tak szukałem, to jak już znajdziecie, to pewnie jest szybciej. Więc nie jest to aż taka tragedia. Osobiście strasznie takie rzeczy nie lubię, no ale jak tak dalej, to tak dalej. Ja bym sobie tutaj jeszcze może się wyleczył. Teraz w ogóle mam nie mam leczenia znowu. Ciągle czegoś zapominam po prostu na tym układzie. To jest trochę takie dziwne. No muszę tutaj strasznie żonglować sprzętem, żeby sobie w ogóle przejść ten dodatek. No nie jest to łatwe. Poziom trudności określił jako generalnie wyższy niż, no nie wiem, może nie niż całej podstawki, ale generalnie taki raczej przekoksany. O ile w dwójce to raczej było na zasadzie wyskalowania odporności, dosyć dużo przeciwników w dodatkach było dość odpornych na żywioły, to tutaj po prostu jest jakoś to przeskalowane trochę w inną stronę. Oni mają bardzo dużo życia, mocno biją i tyle. Ten płomień sobie będziemy testować. Nie wiem, czy chcę taką tarczę. Może chcę. A spróbujemy użyć po prostu tutaj wielkiej tej sfery. I myślę, że jeżeli tutaj teraz polegnę, to będziemy zaczynać z tego miejsca. Bo nie chciałbym tutaj za bardzo też przedłużać i robić za dużo dobiegnięć. Ewentualnie może sobie nagram jeszcze jedno czy dwa, ale chciałbym tego uniknąć. Teraz sobie jeszcze wypiję może potka. No i spróbujemy zaspamować. Spróbujemy przeciwnika zaspamować. Nie wiem, czy on się tu raczy. Aha! Zaraz, zaraz, bo to jest taki myk, tu trzeba być żar. Tak właśnie, aha. Bo to jest inwazja. Dobra, niech tam będzie, że inwazja. To trochę śmieszne jest. Natomiast zależy mi na itemce, którą tu można zdobyć. Także to jest tutaj kwestia taka priorytetowa dla mnie. Facet dostał tak, że aż normalnie wióry z niego poszły. Ja nie mam many, jestem kretynem. On oczywiście się leczy. Jak on nam zacznie zaraz kastować, to z nas tu kamień na kamieniu nie pozostanie. Są dwie. Chleje poty i to mi się nie podoba. I on bije. Ja w ogóle nie wiem, czy ja chcę się z nim tak bić. Bo teraz to ja mam taki pomysł, żeby go w ogóle z włócznie zabić. Dobra. Nie wiem dokładnie jak on działa, czy on będzie się tak po prostu leczył w kółko, czy co. Ja bym go tak trochę pospamował tutaj w sumie, bo to za mocno nie bije. I chyba to by było na tyle. Tak, to jest cały przeciwnik. Dobra. No także to jest taka druga opcjonalna lokacja. I mamy... Co mamy? Wszechobecny chaos. Ja sobie to przetestuję. I stąd chyba właśnie się nie da zejść. Znaczy ja nie dam głowy, że się nie da, bo może jest jakaś ukryta drabina. Natomiast tutaj naszym celem jest właśnie zejść teraz na dół. Tylko, że tędy się chyba nie da. Ja tu się jeszcze porozglądam, bo może ja jestem ślepy. Już inni przede mną też próbowali. Z tego co wiem, to tu się nie da zejść, no ale... Może jest jakaś metoda. Chyba nie. Nie wiem, czy na to drzewo miałbym spaść, czy coś takiego. Nie wiem, czy to by się złamało pode mną, może. Nie wiem, czy to mi miało sens. Pewnie bym zginął. W sumie jakbym zginął, to bym stracił 17 tysięcy dusz. Ja bym nawet sobie... Nie wiem, to chyba na to drzewo nie ma sensu spadać. To jest dość daleko. Nie, nie będę ryzykował. Dobra. Zrobimy to normalnie, czyli... Topniemy się teraz do ogniska. Ja jeszcze sobie zobaczę tylko, ile ten płomyczek tam kosztuje jakby slotów, bo może sobie go założymy od razu. Można by go gdzieś przetestować. No jak znam życie, to to będzie znowu jakaś tragiczna, słaba rzecz. Z niskimi obrażeniami, no ale chcę to sprawdzić. Tak na przykład, na bossy by to było fajne, gdyby sobie tak można było postawić płomyczek. I on by ich tam męczył, ale... Na razie nie używam magii, to myślę, że spróbujemy. Tutaj, gdzie to jest? Wszechobecny chaos. Jak to w ogóle wygląda? No, pojęcia nie mam.
Może być gdzieś na dole? Co to jest w ogóle? Zaraz, bo tu niedowidzę jak zawsze. Dobra. Mamy to, mamy full magię. Ja tylko sprawdzę jeszcze magię magnetyczną. No mamy magię ognistą na full. Dobra, to tak. To ja bym sobie teraz poszedł do tego drugiego. O, już wiem jak to chyba przetestuję. Spróbujemy to tutaj rzucić. Zobaczymy czy to zaatakuje tych przeciwników. Czy to w ogóle nie będzie ich namierzało. Zobaczymy w ogóle jak to zżera many też. No i co? No nic nie robi. O, bije po 200. No to kurde, w sumie 200 to nie jest tak strasznie, no. Postawić można. Przeciwnik by to wlazł, to ja już nie wiem, ale złe to nie jest. 6 obrażeń na bossa, no tak. Nie wiem, czy ta mówiłem plus 3 to coś daje, ale całkiem spoko. Nie jest zbyt mocny niestety. Ale myślałem, że będzie gorzej. Dobra. Teraz się zaczyna zabawa w przechodzeniu tej lokacji. Tutaj prawie na pewno będę ginął, także tutaj myślę, że no do końca odcinka nam może spokojnie zająć, albo i nawet na następny, przebijanie się przez to i prawidłowe wykonanie tej, powiedzmy, sekwencji, bo ona jest dość trudna. Natomiast cieszy mnie, że zrobiłem poprzednią z tym spadaniem. Pokażę wam tu parę trików na początek, żeby to ułatwić. Niestety końcówka jest wredna i nie bardzo wiem jak to obejść. Ewentualnie mogę spróbować z łukiem, ale obawiam się, że to też może nie zdać egzaminu. Co ciekawe, tutaj jest tak, że w pewnym momencie strzela do nas koleś jakoś tak z lewej strony. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie on jest. Ja to jeszcze pamiętam, jak to się szło. Ja zawsze szedłem tędy, bo tu jest taki koleś. Ja sobie w niego po prostu rzucę kulką. Rzucałem na poprzednich postaciach, one były dużo słabsze. No tutaj są na hita. Więc to jest po prostu piękne. Teraz tak, nie wiem jak to zrobić, żeby obejść tego przeciwnika, który strzela, bo nie wiem gdzie on siedzi. To nie jest ten, co ciekawe. Nie umiałem nigdy namierzyć tego trzeciego. Może po prostu spada jakoś z góry w pewnym momencie. Czy gdzieś tam staje, czy coś takiego. Teraz tak, tutaj można zginąć, ale spróbujemy. Udało się, dobra. Ja się chyba leczę cały czas. Tylko tu chodzi o to, że jak nas zrzucą, to jest koniec. Więc to jest problem pewien. Natomiast chcę wam to pokazać, bo no jest to wredne miejsce. Ja tutaj dosyć się męczyłem na poprzedniej postaci. Dopiero jak zobaczyłem, jak koleś to przechodzi, to załapałem w pewnym momencie, jak to zrobić, na przynajmniej końcówkę. I udało mi się potem przejść resztę. Natomiast no nie jest to łatwe. Tego bym musiał tutaj też trafić odpowiednio. Oczywiście mi się nie udało. To jest normalne, jak się ktoś chce pochwalić i coś, że potrafi i tak dalej, no to nie wyjdzie. To zawsze jest. Dobra. Tego załatwiłem, ale w nas strzelają. Nie mam pojęcia kto. Znaczy wiem kto, więc wiem o jednym łuczniku. To jest jeden, znaczy to właśnie oszczepnik. I on nie jest problemem. Problemem są dwaj łucznicy. Teraz sobie tutaj ogarniemy. Tam gdzieś stoi łucznik, jak widać. Ja spróbuję użyć tego łuku dużego, bo w sumie to i tak włóczni nie będę używał na samego bossa tutaj, to ja się i tak przezbroję, jeszcze tam będzie jedno ognisko po drodze. Więc tutaj praktycznie możemy używać czegokolwiek. Ja myślę, że spróbujemy tego nowego łuku, chociaż ja nie sądzę, żebym w ogóle dostrzelił. Bo można to oczywiście przerolać i przebiec, ale to jest strasznie trudne. Także tutaj jakby się udało na przykład tego załatwić. No i może i spadnie. On mnie jakoś nie kocha. Teraz mi to wybuchnie, tak, oczywiście, że mi to wybuchnie. No da się go zamęczyć chyba tym. Da się go tym zamęczyć, tylko że no nie o to mi chodziło. Oczywiście źle strzelam. Chciałem dziada zrzucić, ale to się nie udało. Może on sam się wysadzi. Nie, on sam sobie chyba krzywdy nie robi. Dostał. Jestem bliżej, więc dostał mocniej. I on chyba przestał trafiać, bo go przesunęło. No to mnie zadowala. I teraz tak. Ja się może wyleczę, bo tutaj i tak potki nie mają większego znaczenia. I tu jest ten koleś. On na szczęście źle strzela, ja też źle strzelam.
No i... Czy on spadnie? Chyba nie. Na szczęście jeden nie trafia. I teraz tak się próbuję skupić i go uszczelić. Żeby pod nogi strzelić. Aha, zaraz, ja mam teraz pomysł, powoli. Ja spróbuję z łaponartu strzelić, bo może ten wybuch go zabije. Czy to wybuchnie? Owszem. Dobra, teraz strzelam z kontrolem. Nie wiem, czy to wybuchło, czy nie. Dobra, spróbujmy jeszcze tego u góry zrzucić jakoś. O, pojedynek snajperski na poziomie lamusa. Próbuję cały czas strzelać. Dostał. I umarłem. No także niestety tak to wygląda. Dobra, podejście drugie. Podejście drugie i pewnie zaczniemy stąd odcinek. No ja wiedziałem, że to tak będzie wyglądało, ale... Łudziłem się, że jednak nie. No trudno. Może spróbuję przebiec. Chociaż no, naprawdę chciałem go z tego łuku zabić. Myślę, że to jest jakaś opcja. Może łuk też nie jest najlepszy. No zobaczymy. Dobra. Skupmy się na razie na początku. To jest właśnie jeden z tych... Chociaż w sumie to jest najgorszy element dodatku, bo... Poza tym to już nie będzie jakichś większych problemów. Poza bossami oczywiście. Także jak już załatwimy te cholerne korzenie, no to już jest spokój. Potem już nic więcej nie ma. Nie wiem, czy ja mam to jakoś strzelić, czy mam to uderzyć tym dzwonkiem. Nie wiem, roślinny atak chciałem, tak? O, uderzyłem, dobra. No i przechodzimy znowu na te nasze kulki. I zaraz będziemy przechodzić. A nie było to źle w sumie. Nawet bym się mógł właściwie żarem wyleczyć. Mam tych żarów jeszcze 60, więc... To jest jakaś opcja. Miałem jeszcze wiedział, skąd ten jeden koleś przychodzi. Niestety nie mam pojęcia. On się jakoś dziwnie respi, nie wiadomo skąd. Wiem już, gdzie jest paru z nich, ale nie wiem, gdzie jest ten jeden łucznik. To jest trochę problem. Może magią by się go dał trafić, a to chyba nie ten dystans. To raczej nie do rady. Patrzę na czas, jak tam leci. No myślę, że nie jest najgorzej z odcinkiem. Teraz podejście drugie padaki strasznej. No widzicie, z tymi se radzę. Bo później jest problem nagle. No nie wiem, gdzie on stoi, szczerze mówiąc, ten koleś. Bo on tak jakby stoi gdzieś tutaj, kurczę. I teraz... Nie wiem, czy ja tu mam zeskoczyć. No i co, on tutaj gdzieś stoi, czy jak? No tu ja tu nikogo nie widzę. Już spadłem. Tak, oczywiście to był tamten strzelający. No tak. Dobra, tym razem bez... no, bez tego błędu. Trzecie podejście. Oleję już tego gościa, już wolę go z dołu zabić, niż tutaj się męczyć po prostu cały czas. Może go tak ustawię, żeby on... Bo tak, gdyby nie ci przeciwnicy, to samo zejście nie jest takim problemem. Ja bym się nawet tutaj na razie może pozbył jeszcze obrażeń trochę. Damy sobie pierścień kota. Gdzieś go mam chyba. Może to? Pierścień mgły. A zobaczmy, może zadziała. Może zadziała. Co za różnica? I tak jest źle, nie? I tak jest tragedia, to może się uda. Może nas po prostu nie zaczepią. To by też była metoda jakaś. No, przetestować można i tak padniemy, więc to wszystko jedno. Denerwuje mnie, że ja nie mam tego... tej broni teraz. Tutaj źle zrobiłem oczywiście, bo to trzeba było z shiftem zrobić, ten atak. O. Teraz tak, ja bym tych dwóch pierwszych zabił, a potem byśmy sobie poszli. Może do nas nie będą strzelać po prostu, w ogóle. Czy w ogóle to na pewno nie, ale może chociaż nie z takiego dystansu. Nie wiem, jakie zależy, mnie widzą w ogóle. To jest niby jakieś tam pole widzenia jest, czy coś takiego, tylko nie wiadomo dokładnie, jak ono działa. Nie ma za bardzo tutaj takiego dokładnego stealth mode, czyli trybu skradania. No nie tak jak na przykład w Deus Exie. Niby tam jak z tyłu podchodzimy, to można backstaba zrobić, ale... raczej w walce, no jak nas zupełnie nie widzą, to też to działa. Ale w pewnym momencie oni się po prostu agrują.
I to nie zawsze zależy od odległości. Po prostu to jest jakiś tam. Podniesiemy jakąś itemkę, oni tak przychodzą wszyscy. Teraz tak, no tamten strzelał, tak? Jak ja tam zszedłem. To teraz. Zróbmy to poprzednią metodą. Czyli pójdziemy tutaj. Tutaj też jest problem, bo ja tutaj czasami umierałem, właśnie tak spadając sobie. Po prostu padałem. Teraz tak. Oczywiście tu przeszkadza kamera. Ten element już chyba wiem, jak się robi. W teorii. Ja tu stałem, zaczął strzelać. Nie wiem dlaczego, jakim cudem. Teraz mam ten pierścień mgły, no to jest fajnie. Szczerze mówiąc, z tym też był problem, bo on. Jego się zdobywa chyba w głównej grze z jakiegoś NPC-a. Tak, on zawsze strzeli. To już tak ma, on tak ma, że on strzela. Teraz przynajmniej powinien może stąd go załatwić. Bo w sumie ten drugi mnie tak nie interesuje. Strzela z góry, to strzela późno. Ja go najchętniej olał. Ale gdybyśmy tego dali radę stąd ubić. Bo to jest strasznie kosmiczna odległość. Ten nas w ogóle nie widzi. Dobra. Ja spróbuję teraz zrobić inną metodą. Zobaczmy, czy da się go trafić, bo on tutaj nas będzie gnębił. Dziad jeden. Teraz strzelam z weapon artem w niego. I to wybuchło. Spoko. On w ogóle kretyn przestał łuku używać. Tylko mi się zaraz strzały skończą. Chociaż jakieś strzały mam. Czy to wybuchnie? Chyba nie. Ja jest to jeszcze taki pierścień, który daje właśnie lepszy zasięg z łuku. Nie wiem, czy to go zabije. Przelatuje przez niego i jakoś tak dziwnie wybucha. Dobra, ale zróbmy teraz eksperyment. Ja sobie wezmę po prostu zwykły łuk. Gdzie ja go mam? Farisa Mroku, 63 zasięg, dużo lepszy. Czy ja mam jakieś strzały? No chyba tak, chyba mam. No i zobaczmy teraz. Czy gdybym go po prostu z łuku załatwił? Tutaj wiem, że cierpicie bardzo wraz ze mną. Niestety to jest takie. Taka zegarmistrzowska robota. 26 to jest trochę tragedia, niestety. No dobra, i teraz użyjmy łuku. Nie łuku, tylko pierścienia. Powiedzmy tego na odległość. Teraz który to był? Pierścień Szczębia. No, gdzieś tam był. Gdzieś tu był. Zasięg strzału. Aha. Boli mnie rozbijanie buildu. Strasznie tego nie lubię. No ale 99 strzał to go chyba zabije. No i dostaje prawie jak z tamtego łuku. Także mamy tu oficjalną metodę na tego dziada. Trzeba sobie kupić strzałki. No i cierpliwie go tam ciućkać. No i spadł kretyn i umarł. Tak, umarł? No tak. O, nie umarł. Oni są jacyś super odporni na spadanie, no ale trudno. Dobra, więc mamy jednego dziada z głowy. Mamy też drugiego dziada, który będzie do nas strzelał, ale ja myślę, że spróbujemy to przebiec. Teraz tak. Niech ja tylko przestanę ginąć, jak szmata. On w pewnym momencie nie strzelał. To jest też dziwne. Nie strzelał, bo nie mógł. Dobra, pójdziemy. Tu trzeba spaść. Tak jest. Teraz. Mam nadzieję, że z ruchomym celem będzie problem. Tak, teraz módlmy się, żeby znalazł ognisko. Czy ten pajac jeszcze żyje? A ja haniebnie nie mam tego. Nie no, żebym ja musiał takie tutaj akrobacje wyczyniać. No i oczywiście mają gwarantowane dropy, ale to już spoko. No dobra. Mamy to. Wybiedzone, wymęczone, ale jest. No spoko, jakoś poszło. Także łuk trzeba mieć po prostu, na tą przynajmniej lokację. Ja myślę, że zaraz będziemy kończyć, ja tylko chciałem wam pokazać jeszcze jedną itemkę. Nie wiem, czy ją przetestuję, bo pewnie o tym zapomnę, ale spróbuję przetestować. Pewnie później, jak będę czytał na wiki, co tam jeszcze zostało do zbadania, to się przeproszę z tym.
Spróbujemy zabić kraba i generalnie przebiec tego kraba później trzeba. Może jeszcze w tym odcinku, bo wiem, że tam coś jest fajnego. Powiedzcie mi, że jakieś 4 kulki to załatwią. Bo naprawdę jestem teraz zasmucony tą skutecznością, a raczej brakiem. Oczywiście drugi się musiał zagrować. Ja w tej chwili jakiś kosmiczny build z tym całym pierścieniem Jastrzębia i Bóg wie czym jeszcze. Chyba tylko się mgły też mam. Także to jest trochę takie haniebne. O! Umrzyj, proszę cię, umrzyj. No bez jaj. Dobra, po tobie. No to zeksplorujemy sobie jeszcze jedną itemkę, o której chyba część ludzi... O! Kształtowy klejnot. Nie żeby potrzebował, ale jest. Dobra. No to tak. Teraz jeszcze sprawdzę, czy mam to ognisko, bo ja już do wszystkiego jestem zdolny, ale tak, pali się. Dobra. No to tak. Tu mamy... A, tu nic nie mamy. Ja się jeszcze tutaj zaopatrzę. I w ostatnim... Znaczy tak, w następnym odcinku zrobimy tutaj tą lokację. Znaczy spróbuję wam pokazać bossa. No i później zostaną nam już tylko do rozwalenia dwa bossy. Także będę się starał to jakoś rozkminiać i pokazać wam już później albo efekt końcowy, albo jakieś podejścia, to jeszcze zobaczę. No ale myślę, że to już praktycznie nam zmapowało większość DLC, no i pozostanie nam jeszcze później podekspić sobie te nowe bronie na plus 9, czyli będę musiał tam trochę pofarmić i tak dalej i zobaczyć, czy one są w ogóle coś warte. No ale to później, to muszę się dostać do szczytu arcy smoków, pofarmić itemki, znaczy pofarmić kasę, kupić itemki i przetestować to później w warunkach bojowych. Wtedy będę mógł coś powiedzieć. Na razie nie wiem, czy te bronie są w ogóle warte zachodu. Na szczęście te z podstawki sobie w miarę dawają radę, szczególnie to Mordmorna. No i odwiedzę też ta włócznia zatruty smoków. No, przy czym ja używam głównie magii. Tak to się złożyło. Lubię magię, magia mocno bije. Więc ten 1000 obrażeń to mnie po prostu cieszy oko. Przyspieszę też całą grę, bo jeżeli mamy coś zbadać, wyfarmić, przetestować, to i bawienie się ze wszystkimi godzinami to zupełnie nie jest mój styl gry. To jest matka wszystkich drzew, która nic nie dropi. Lecąca czaszka, zupełnie niepotrzebna. I mamy nagłe zawężenie, nie mam pojęcia co ono robi, nie wiem jak działa, więc no przetestujemy to sobie. Też teraz tak się zastanawiam, czy tego przypadkiem nie rzucałem. To jest, zaraz zobaczę. Nie tutaj. Nagłe zamrożenie. Ono jest tutaj gdzieś. Nie wiem jak wygląda. To. Tak, chmura mrożącej mgły. To jest chyba coś w rodzaju chmury trucizny. Być może nabija po prostu status i rani. Albo rani w ogóle. To trzeba sprawdzić. Ale zobaczymy jakie to jest dobre, ale to później. To raczej pod maga też będzie chyba, bo zakładam, że lód jest jako magię liczony. Tam jest ten koleś, który nas próbował ubić. Kolejny krab. To jest w ogóle jakoś źle. Nie wiem co on tu robi. Nie wiem, czy chce się z nim bić w ogóle. No dobra, skończmy na walce z krabem. Wygramy lub przegramy i będziemy kończyć. 4 kulki chyba, obawiam się, trzeba wpakować, a chyba nawet 5. To jest trochę przygięcie. Bo koleś ma tak po prostu... O, 4. Koleś ma tak po prostu 4000 życia, no i baw się, tak? Nie polecam, jak ktoś gra sztyletem czy czymś w tym stylu. No to życzę powodzenia tak, takiego kraba ubić, albo jeszcze 2 naraz. Także jeżeli gra po prostu jest nieuczciwa, no to ja też jestem nieuczciwy. I jeżeli oni na mnie rzucają przepakowanych przeciwników, to robię przepakowaną postać. No i tak to mniej więcej wyrównuje. Dobra, także myślę, że tutaj zapoznamy się z następnym bossem. W następnym odcinku spróbuję go zabić, a później to już będzie raczej moje badanie słabych stron bossów i jakieś próby ich rozwalenia. Być może za któryś razem się uda. Także myślę, że to jest w miarę udany odcinek. Udało mi się pokazać to, co chciałem. Mamy nową lokację, mamy nowy sprzęt, nowy czar i nowe ognisko, także chyba fajnie. No, to by było chyba na tyle i do zobaczenia w kolejnym materiale.